Cześć, witam was serdecznie, jestem Robrakan i gramy dzisiaj w Gothic, edycja rozszerzona. Lecimy z kolejnym odcinkiem. Okej, okay. I ostatnio skończyliśmy tutaj. I tak, zanim pójdziemy dalej, przede wszystkim chciałbym tutaj te szyby kopalniane troszkę pozwiedzać. Wybaczcie, jeżeli troszkę na tym odcinku będę taki słabszy, ale po prostu jestem chory aktualnie. Przez co właśnie mało nagrywam odcinków, jest taka przerwa. Ale no co zrobić, no choroba po prostu czasami wymaga odpoczynku i... O, kościany łuk, poczekajcie. Tego wcześniej nie było po podstawce chyba z tego co pamiętam. Także jeżeli będę trochę słabszy na tym odcinku, wybaczcie mi to, albo po prostu mam prawdopodobnie zapalenie właśnie... Kurczę, jak to nazwać? Jest to tarczyca ogólnie. Mam zapalenie właśnie tarczycy, także... Ojejku! What the fuck? Co tu się wydarzyło? Oh fuck! Oh fuck! Ojejku, co to ma być? What the fuck? Czekajcie, bo kuźwa, tu mojej chorobie gadam, a tutaj nagle zębacze. Znaczy nie zębacze, tylko pełzacze wyskakują mi przed twarzą. Weź... Fokus! Fokus! Weź fokus, proszę cię. Co tu robi troll zim? Fuck. Nie. Ale za niego jest tylko 200 expa. A tu zginę chyba. Do tyłu. Dobra. Kurde, będzie nie rób tak sama. Poczekajcie. Próbuję cię skupić. Fuck, ja tu gadam o mojej chorobie. Ogólnie mam właśnie zapalenie bakteryjne, także biorę antybiotyk. Niestety strasznie mnie szyja boli z lewej strony, to jest jakaś masakra. Też nawet jak teraz nagrywam, to czuję się niekomfortowo, ponieważ cały raz mnie boli. Okej, w ogóle no one się nagle zrespiły mi przed twarzą. Mamy tyle potionków, tak, że możemy spokojnie nimi tutaj zaspamić. Okej, wejdźmy sobie tutaj na górę. Ej! Psst! Kolego! Tu, na górze! Pomóż mi! What the fuck? Wyście to słyszeli? Hej! Słyszysz? Tu, u góry! Ej, serio? Ktoś specjalnie podłożył głos do tego questa? Serio? Wow, po raz pierwszy w edycji rozszerzonej słyszałem dubbing. Serio. Nie wiem, to pierwszy raz w ogóle, odkąd słyszałem tutaj dubbing w tej grze. Jeżeli chodzi o... Myślałem, że edycja rozszerzona jest całkowicie pozbawiona dubbingu, a jednak nie. Jednak do tego questa jakiegoś, do tego tutaj eventu, do tego wydarzenia, które teraz się miało miejsce, tylko przepuść mnie. No kurwa! Co sobie ja ze mnie robisz? Jak ja mam tam podejść, jak ty stoisz kurwa centralnie przy drabinie? Ty jesteś jakiś... Przepraszam, że przeklnąłem, ale kuźwa, jak ja mam tam wejść, jak ty stoisz centralnie przy drabinie? Gościu, weź się przesuń, no! No gościu! No jak ja mam tam wejść, no... Pochrzaniło cię? No nie mówcie, że nie będę mógł tego questa wykonać tylko dlatego, że ten gościu stoi centralnie przy drabinie. A, czekajcie. No fuck, nie o to mi chodziło. Ogólnie jest taki właśnie bug, który chciałem wykorzystać. Fuck, poczekajcie. Może mi się to uda. Hop. Zobaczymy, czego naprawili w tej wersji. Nie naprawili go. Nie! Fuck! Dobra, dało się. Fucking shit! No nie wierzę! No po prostu w to nie wierzę! Będę musiał chyba kodów użyć, wybaczcie, ale będę musiał użyć kodów. Nie, ja chyba źle wpisałem. 3, 2, 1. Okej, powracamy, ponieważ miałem lekkie problemy. Niestety, gdy włączyłem kody, to Gothic zaczął mi się crashować i straciłem masę czasu przez to, bo nie mogłem jakby wyłączyć tych kodów i jakby za każdym razem mi się crashowała gra, gdy tylko minimalizowałem do paska. Okej, okay, ale za pomocą kodów, ponieważ musiałem je użyć, ponieważ nie dało się tutaj wejść w inny sposób. Tu jest jakiś pierścień, który sobie podniesiemy. Gra jest zapisana. Kody są oczywiście wyłączone i pogadajmy sobie z tym Danim.
Dany. Dzięki za pomoc. Jeszcze trochę i byłoby po mnie. Siedzę tu już kilka dni bez wody i picia. Bez wody i picia, bez wody i jedzenia. Dlaczego po prostu nie zejdziesz na dół? Nie widziałeś tych pełzaczy? Przeżyłem tylko dlatego, że przyszedłem na ten stary podest. Na szczęście teraz już jestem bezpieczny. Uratowałeś mi życie. Z lekką drwiną, pewnością siebie. Nie ma za co. Okej, okay, i co to wszystko? Aha, okej, okay, on teraz zejdzie. A zobaczmy sobie ten pierścionek. Chyba to jest ten bonus do zręczności. Chyba? Nie. Nie mam pojęcia. Dobra, skoczymy sobie w dół. Okej. Okay. Całkiem okej. Okay. No i to wszystko. No i co tu ja tutaj? Co tu ja jeszcze mogę zrobić? No jakiś tam. Uratowaliśmy jakiegoś tam kopacza i powiedzieliśmy, że bez wody i bez picia by nie przetrwał. Okej, okay, pan Garb. Co tu robi ten ork? Złapali go nasi strażnicy. Od tej pory pracuje dla nas. Przecież nie jest nawet skuty łańcuchami. Czemu po prostu nie ucieknie? Raz spróbował. Strażnicy tak go urządzili, że nie mógł się ruszyć przez parę tygodni. Od tej pory nigdy więcej się nie buntował. No jak on ma uciec, jak on biedny jest na samym dole? To przecież jakby on to nie chciał uciec, to by go wszyscy kurde strażnicy zauważyli. No to co wy sobie jaja robicie? Biedny ork. Szkoda, że nie mam jakiejś opcji go uwolnić. Okej, okay, tu jest jakiś pełzacz. Właściwie nie wiem, po co ja zbieram te pikielniki, ale to jest taki nawyk gotikowy, także niestety jest trudno go zwalczyć. Wow, ale kryt wszedł. Wow, what the fuck? Czemu tacy silni jesteśmy? Bo naprawdę... What the fuck? Nie wiem. Ten pełzacz jakiś był słaby, czy... Nie, o co chodzi? Czy jakieś kryty weszły? Bo przecież to jest niemożliwe. Zszedł na kilka hitów, a mamy przecież siłę 45 aktualnie. No cóż. A ty? No chodź tu. No a ten już normalnie. Aha, czyli to widocznie kryty weszły. Czyli to weszły kryty. Chodź tu, pełzaczku, chodź, chodź, chodź. No chodź, nie tańcz. Na 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 na. Taka muzyczka by się przydała, jak on tak tańczył. Może jak będzie mi się chciało troszkę się pobawić w rendering, znaczy w montowanie, to może wam to zmontuję. Okej. Okay. Dobra, i tu jest, widzę, jakiś kolejny troll, który zejdzie na kilka hitów. Tylko troszkę się z nim pobawimy. Hop, hop. O, dwa. Dobra, panie kolego, proszę poczekać, bo teraz zajmuję się tym kolegą. Proszę chwilę poczekać, zaraz tam do pana podejdę. O kuźwa! O, jak on mnie trzasnął, ja w ogóle ten... Zobaczcie, jak on jest mały. Aha, bo to jest mały trącik, no okej. Okay. A kto tam jest? A tu jest jakiś ten pełzacz. Czy ja go sięgnę? Nie sięgnę go. Mogę jakoś tu wejść? Będzie wejść na tą beczkę. Na beczkę masz wejść. Na beczkę! Ty rozumiesz, co do ciebie mówię? Nie rozumiesz. A wejdź tutaj, proszę cię. Ja wiem, że jest ciemno, wybaczcie mi to, ale nic na to nie poradzę. Na ciemności nie poradzę. Wezi, kuźwa. Dobra, trudno. Przynajmniej tego pełzacza. Chociaż, czekajcie. No, co robisz? No, jak ty mnie tak atakujesz, no? Kto ci pozwolił? Ej, ten troll jest troszkę duża. Znaczy, chyba troszkę większy od tamtych. To jest samica. Okej. O kuźwa. Czy ona urodziła te trolle? Okej. Okej, mam jakieś szanse, ale chyba wam to przewinę, wiecie? Tak, ja wam to wytnę, bo walka z tym trolem, no wiecie, widzicie, jak to będzie wyglądało. Jeszcze pokażę wam, jak tego zabić. Kurde! Bezi! Zabił cię mały troll, wiesz? Malutki troll cię zabił. Ewentualnie mogę robić coś takiego, że... Fuck. O, jeszcze ten pełzacz szedł. O, fuck. O, fuck, fuck, fuck. Ej, poczekajcie, on jakiś jest inny. Patrzcie, on ma jakiś ruch dziwny, widzicie to?
Tamten nie mieli takiego czegoś na głowie. Jakieś takie... Co to jest? Nie wiem co to jest. Dobra, i chyba tutaj od tego momentu... Dobra, jeszcze zabiję tego, żebyście widzieli. Kurwa, bezi! Ty kretynie! Jak ty żeś to przeżył? Jak ty żeś to kuźwa przeżył? Time! Proszę, dać mi czas. No nie, bo tu się wszyscy na niego rzucą. No, uciekam. Czekajcie. Ucieknę. Na lekki dystans. Trzeba się wyleczyć. Trzeba się koniecznie tutaj wyleczyć. Okej, on już mnie goni. Hop. Dobra, ja mam tutaj to wytnę. Także widzimy się za sekundkę. Okej, już jestem zabity, nawet wszedł krytyk, że miałem lekkie szczęście. Czy on coś ma przy sobie? Nic nie ma? Serio? Łe, tam lip. Ten też nic nie ma. Ten też nic nie ma. A żuwaczki? A może go przeszukałem już, ten też. Ale wy biedni jesteście. Okej, a ty, panie pokuzaczu? No, przynajmniej ty masz jakieś tutaj żuwaczki. Okej. A czy wy tutaj czegoś pilnowaliście, czy tak za bardzo to niczego? Tu jest jakiś kostek. Krucze ziele. Zwykły chyba napój. Łomotacz. Łomotacze, nie wiem czy pamiętacie, z Gothic 2. Są dobre na golemy. I w jedynce chyba też nie skutkują. Tak mi się chyba wydaje. Okej, tu nam brakuje oczywiście siły. No to jest oczywiście bardziej kiepska broń od naszej, aż gorsza. A tu coś mogę zrobić? Nie. No i to wszystko. Chyba wyczyściliśmy wszystkie szyby, które tutaj się znajdują. Nawet zabiliśmy tą samicę. Nie wiem, czy był jakiś quest na to. Zaraz się dowiemy. Zagadamy sobie z jakimiś tutaj typami. Natomiast, no, troszkę expa zdobyliśmy i teraz chodźmy sobie pozagadać. Tak, z tymi gadaliśmy już w poprzednim odcinku. O, wąż. Czy ty masz jakąś nową kwestię dialogową, czy nie za bardzo? Podobno jesteś hutnikiem. Widzę, że bystry z ciebie chłopak. No, nie ukrywam, że tak. Podobno przetapiasz tutaj część wydobytej rudy. Kiedyś przetapialiśmy tutaj cały urobek. Ale Gomezowi i magom nie bardzo się to podobało. Siedzieli tygodniami, badając rudę i wszystko dookoła. Wężyli wszędzie. I wtykali swoje szlachetne nohale w rzeczy, o których nie mieli pojęcia. W końcu poprzestaliśmy na przetapianiu części urobku. Magowie więcej się tu nie pojawili. Możesz mi dać trochę rudy? Jeśli dasz mi coś w zamian. Aha. No nie, dziękuję. Mam masę rudy. Jak to jest przetapać rudę w kopalni? No wiesz, niezbyt łatwa robota. Na szczęście strażnicy nieco mnie obciążyli, przydzielając mi zniewolonego orka do pomocy. Teraz ten sukińca ma dwa razy za mnie większość roboty, haha. Co możesz mi powiedzieć o kopalni? Przede wszystkim uważaj na pełzaczy, aż się od nich roi w bocznych tunelach, już o tym wiem. Gdy się na nie natkniesz, idź do świątyni strażników i im o tym zamelduj, zrobiąc z niej porządek raz, dwa. Nie próbuj okraść magazynów w kopalni, bo strażnicy porachują ci kości, oczywiście. Możesz ich wykiwać i wtedy oskubać, jak to robią inni, jak dać strażnicy. Dobra, dzięki za radę. Nie ma sprawy. Czyli questa żadnego nie ma, szkoda. Ogólnie zawsze do tego pieca chciałem wejść, ale chyba się nie da. Widzicie? Bezi, wskakuj do pieca. No wskakuj do pieca, Bezi. Dobra, tutaj sobie zagadajmy z panem Kalaszem. Kim jesteś? Jestem myśliwym, tylko nie takim zwykłym. Poluję na ziemne trole. Ta kopalnia to jedyne miejsce, w którym się spotyka. A wolna kopalnia? Mimo, że jestem członkiem obozu, nie mogę tam wejść. Zresztą nie miałbym po co. Podobno najemnicy pozbyli się już wszystkich troli. Udało ci się spotkać jakiegoś trola? Tutaj pewnie. Pewnie, że tak. Jest ich co najmniej kilka. Ponoć jeden ukrywa się w szybie na dnie kopalni. Czemu na niego nie zapolujesz? Trole ziemne są słabsze niż krewnicy, krewniacy z powierzchni
jednak dalej stanowią zagrożenie nawet dla doświadczonego łowcy. Potrzebuję jakiegoś wsparcia, kogoś, kto by mnie ubezpieczał i osłaniał. Może ty zechciałbyś mi pomóc? Możliwe, że chcę ci pomóc. To świetnie, mam nadzieję, że masz jakąś dobrą broń ze sobą. Zardzewiałe miecze nie przebijesz ich skóry. Ziemne trole są niezwykle wrażliwe na ogień, możesz to wykorzystać. Kupiłem w starym obozie kilka zwojów szczerami ognia, mógłbym ci je dać. A co jeżeli nie potrafię się nimi posłużyć? W starym obozie można spotkać kurierów magów ognia. Ponoć uczą podstaw magii podróżników. Pomagają zwiększyć energię magiczną czy coś tam, nie znam się. Tak czy inaczej, może pora na szkolenie, jestem gotów na ciebie poczekać, ty jak wchodzisz w to? Tak, wchodzę w to. Świetnie, tak jak mówiłem, możesz iść do starego obozu się pór, no chyba, że nie potrzebujesz. Wróć, gdy będziesz gotowy. Jestem gotowy. Świetnie, opowiem ci co i jak. Naszym celem jest samica ziemnego trolla, jest słabsza od samca, ale w jej okolicy może się kręcić jej potomstwo. Bądź ostrożny, oto obiecane zwoje, trzymaj się blisko, idziemy. No okej. Okay. No cóż, panie Kalasz, muszę pana zasmucić, ponieważ przed chwilą tam byłem i wszystkich trollów się pozbyłem. Oh yeah, jaki rym, kuźwa. Nawet nie wiem, nie czuję, kiedy rapuję. Yo. No, w każdym razie właśnie byłem tam, panie Kalaszu, i wszystkie są pozabijane. Włącznie z samicą ziemnych troli. Potomstwo było, ale też ich pozabijałem, niestety. W sumie z jednej strony smutek, z drugiej exp. Nie wiem, trochę smutno. No, Kalasz. Udało się. Dobra robota. Teraz muszę zabrać trofeum z tego olbrzyma. Nagrodę możesz zachować resztę zwojów. Weź też tę skórę. Zdjąłem ją niegdyś z błotnego węża. Okej, okay, dziękuję. Bardzo trudny quest. Naprawdę wymagający był bardzo. Cóż jeszcze mogę powiedzieć, że... No, wymagał wiele myślenia i, że tak powiem... kilkakrotnego podchodzenia do tego questa, ale się jakoś udało. Dobra. Koniec tego sarkazmu. Teraz idziemy tutaj. Who are you, my friend? Aha, ty jesteś dany. Dobra, ciebie już uratowałem. Dobra, tu jest jakiś strażnik drakon. Stój! O co chodzi? Nie wolno ci wejść do magazynu. Wstęp do niego mają tylko i wyłącznie strażnicy. A czy mogę sobie z tobą, panie drakon, zagadać? Czy nie za bardzo? Nie za bardzo. A jakbym zrobił coś takiego, żebym zrobił coś takiego? Hop. Wow, wszedłem do magazynu i co? Panie Drakon, jak pan pilnujesz tego magazynu? Powiedz mi pan, jak pan go pilnujesz? Bo mi się wydaje, że pan go tak pilnuje, jeszcze pan się na mnie patrzy. Panie Drakon. A ja normalnie sobie zabieram wasze rzeczy, nie? Hej. Tu jestem, dobra. Tu są jakieś skrzynie. Nie wiem, czy możemy je otworzyć tak po prostu? Aj, ktoś tam do mnie strzela, fuck. No nie strzelać do mnie, kto tam do mnie strzela, no. Okej. No dobra, no to może jakoś zrobimy to inaczej, co? Fuck, jak to zrobić? No on tam się cały czas gapi, nie wiem, zrobimy to kiedy indziej. W sumie tak, jestem tak bogaty, że w sumie to tylko mi zależy na expie. Dobra, ork niewolnik, strażnicy, kopacze. No niestety dość mało tutaj widzę w kopalni. Starej się postarali, myślałem, że będzie więcej questów. No jakiś tam zawsze zapełniacz jest, taki filler, ale no i tak to jest dość mało. Także już nie mogę się doczekać, kiedy zagrają jakieś mody, szczególnie w Dark Sagę, ponieważ tam można też odczuć taki mroczny klimat właśnie Gothica 1. Ewentualnie chodźmy sobie tutaj na górę zobaczyć, czy może jakiś kopacz jest, który załóżmy, nie wiem, będzie chciałby, żebyśmy mu coś do żarcia przynieśli, czy coś w tym stylu. Aczkolwiek tutaj nic nie widzę. Bezi, nie zabijesz się? Bardzo ładnie. No i co? Lecimy z głównym questem. Tak mi się wydaje. Ewentualnie jeszcze tam możemy wejść, ale to za chwilę, bo teraz myślę, nie chcę tam wchodzić. I tu jest taki strażnik, który chyba się nazywa Ashgar. Czy jakoś tak, nie pamiętam dokładnie. O, Ashgan. Panie Ashgan. Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Cała ta przeklęta góra jest jednym wielkim gniazdem pełzaczy.
Dlaczego zamknięto tam szyb? Pozwólcie, że się czegoś napiję. Nieważne, ile pełzaczy zabijaliśmy. Kolejne zastępy wyrastały jak spod ziemi. Wygląda na to, że gdzieś w pobliżu jest ich gniazdo. Pozwól mi otworzyć drzwi. Nie, to przejście można otworzyć tylko za pozwoleniem Jana. Bez tego nie ma o czym mówić. Aha, dobra. No zapomniałem, musimy iść do pana Jana, ponieważ musimy mu oddać koło zębate. Fuck. Nie lubię się cofać w tej kopalni, no ale dobra, jak już tam idziemy, no to idziemy. Lecimy, lecimy, lecimy. No czyli co, tutaj aktualnie z tego co widzę tylko dwa questy. Zauważyłem. Tak. Potem sobie jeszcze obgrabimy te skrzynie, chociaż szczerze mówiąc mi się nie chce, ale dobra, możemy je obgrabić. Zaraz wam pokażę, o których skrzyniach mówię. Chodźmy na górę tutaj, ja tą kopalnię znam na pamięć, także... Ale kto z was jej nie zna? Jeżeli ktoś grał Gothica, to powinien ją znać. Taką mam nadzieję. Okej. Lepiej się do tego nie mieszać. W ogóle czekam na te dzieje Corinis, już nie mogę się doczekać, kiedy po prostu wyjdą, ale z tego co wiem, myślę, że dopiero w 2020 roku się mogą pojawić. Mam koło zębate. Dobra robota. Powinno działać. No, a teraz wróćmy do twojej sprawy. Szukasz gniazda pełzaczy. Znajdź Azgana i powiedz mu, żeby otworzył ci drzwi. Będziesz mógł rozejrzeć się po zamkniętych korytarzach. Powiedz mu, wszystko będzie w porządku. Po tym pozna, że to ja cię przysyłam. Super. Rozejrzę się trochę. Nie sprawi. Okej, bardzo ładnie. I teraz wiecie co zrobię? Skok samobójcy, patrzcie. Oh fuck, nie, ja nie zapisałem gry chyba. O nie, ten skok samobójcy wyszedł mi za dobrze. Fuck. Nie, no nie chciałem, żeby coś takiego się wydarzyło. Fucking shit. Panie Ashgan, gadałem z tobą już? Dobra. Fuck. No jasnej cholery, no nie wierzę, Bezi. Ale nie, no to moja wina była. Po prostu zapomniałem machnąć. Znaczy, bo jeszcze się zastanawiałem, czy już wymach chyba, czy jeszcze mam chwilę i po prostu się, wiecie, wolny zapłon. Troszkę za wolno to zrobiłem. Ale no cóż, błędy, za błędy się płaci. Tutaj akurat w tym przypadku Bezi zapłacił za mój błąd. No ale tak jest właśnie, dlatego gry są fajne z tego powodu, że jakby to nie wy tam jesteście, nie jako wy, tylko po prostu są inne postacie, ale wyobraźcie sobie, i one właśnie cierpią, tak? Bo wiele osób, tylko tak, zachowaj to dla wiele siebie. Osób chciałoby ogólnie brać udział w takiej grze, nie? Załóżmy, właśnie być takim bezimiennym i przeżywać jego przygody. Tylko, że jeżeli byście zginęli w tej grze, to byście zginęli też naprawdę. Jakby coś takiego myślę, że... To się wydarzyło, bo byłoby coś za coś. Czyli owszem, możecie jakby przeżyć to, co Bezi, ale niestety, no, możecie też liczyć się z tym, że będziecie mogli zginąć, także... Schowaj, bro. Także wiecie, jak to jest, nie? Także to jest za coś, mi się wydaje, także... Z jednej strony fajnie by uczestniczyć w danej grze, w swojej ulubionej, ale to chyba... Ja myślę, że można by uczestniczyć, jeżeli tą grę się zna bardzo dobrze i niczym, i no wtedy można by spróbować zagrać, nie? Żebyście po prostu wiedzieli, że nie zginiecie. Ale nawet wtedy myślę, że to nie jest takie proste. Hej, Ashgan, możesz już otworzyć te drzwi. Mówiłem ci już! Ashgan, wszystko będzie w porządku. Pozdrowienia od Jana. Wszystko będzie w porządku, Ashgan. Cóż, jeśli Jan bierze na siebie odpowiedzialność, ale tylko pod jednym warunkiem. No, jakim warunkiem? Ashgan. Sprowadź mi tu najpierw dwóch albo trzech strażników świątynnych. Nie chcę tu siedzieć sam, gdy cały szyb zaroi się od pełzaczy. Dobrze, Ashgan, dobrze. Ciekawi mnie, czemu Bezi tak mówi, czy on tak specjalnie to mówił, żeby wkurzyć tego Ashgana, czy nie, nie wiem o co chodziło, ale ten ton Beziego po prostu był taki ironiczny. Dobra. Tutaj trzeba sprowadzić chyba tych... Zbudź się. Tego trzeba, czy nie? Nie, tylko tych z imionami. Panie Gornawit, chyba tylko dwóch, mam nadzieję, trzeba było sprowadzić, tak? Czy więcej? Zbudź się! Szukam, pomożesz mi? Walk. Proszę. Dzięki. Będę. Dobrze.
Exp jest. Jeszcze jeden. A tutaj się ukrył, dobra. Oczywiście palisz zioło, bo w sumie, bo czemu nie? Zawsze wtedy, kiedy masz ze mną pogadać, musisz jarmić zioło, tak jest. Zbudź się. Okej, chyba dwóch wystarczy, jak mi się wydaje. Teraz trzeba tylko poczekać, aż oni podejdą. Szkoda, że nie można przyspieszać czasu w gotiku. Znaczy można, za pomocą łóżka. Ale wyobraźcie sobie, jakbyście mogli właśnie... Jakby, nie wiem, jakby to technologia była tak posunięta do przodu czy coś, że właśnie moglibyście brać udział aktywny w grze, tylko że to by było połączone z waszym mózgiem w ten sposób, że jeżeli byście zginęli w grze, to byście zginęli naprawdę i to nie byłoby fajne. No chyba, że dałoby się zrobić w ten sposób, że po prostu wiecie, że właśnie mimo tego, że zginiecie w grze, to będziecie żyli, tylko że po prostu to nie wiem. Że będziecie musieli jeszcze raz wszystko przechodzić od początku, czy co? W sumie to było ciekawe. No jestem ciekaw, czy na przykład za 100-200 lat coś takiego się wydarzy. Ja raczej tego nie dożyję. Chyba, że, nie wiem, zostanie wynaleziony jakieś... coś, co przedłuża życie, albo wydłuża? Nie wiem. Zobaczymy. To są takie spekulacje. Na razie jeszcze jestem dość młody. No nie, no żartuję, nie jestem młody. Chodź, będzie. Tutaj do beczki. Kurde, bezi, no. Jak ty wchodzisz do beczki? Jeszcze raz. Ładnie. I poczekajmy sobie w beczce, co? Albo wiecie co? Zrobimy coś takiego, że otworzymy ten szyb i my tutaj szybko do beczki wskoczymy, a oni się pizgają. Ej, poczekajcie, ja tak zrobię. Przygotowania skończone. Można już otworzyć... Dobra. Uwaga! Fuck. No otwórz. A ja muszę otworzyć, tak? Dobra. Dobra, nie będziemy się ukrywać, co? Bo przecież to nie ma sensu chyba. No nie! Kraść mi expa! Dobra, jeden zabity. Dobra, drugi zabity. No, weź! Dawaj, dobra. Fuck. Dobra, pozabijane? Pozabijane chyba, tak mi się wydaje, chociaż nie wiem, nie widzę. Tak. Okej. Okay. Dobra. Nie no, chowanie się do beczki nie miało sensu, ponieważ... Przepuść mnie! Znaczy, może byśmy byli słabi, ale na szczęście jesteśmy mocni, także po prostu chciałem troszkę expa, chociaż się nie udało zbytnio, bo tylko chyba zabiłem dwa pełzacze, a resztę zabili świątynie strażnicy, także... O, dobry dwuręczny topór. Dobra. Fakt, tu jest tak ciemno, że będę musiał niestety zapalić pochodnie. Dobra. Bezi. Po pierwsze się uzdrow. Uzdrow? Nie wiem, nieważne. Język polski być trudny język. Proszę teraz znaleźć pochodnie. Co? Ile mam tej rudy? 0052. Chyba 52 bryłki rudy mam. Dobra, chodźmy sobie zapalić pochodnie oczywiście. Hop. Okej, okay, dobra, teraz coś widzę. Okej, tylko jak to będzie... Albo wiecie co? O fuck, ja tutaj kuźwa nic nie widzę. Wiecie co? Czekajcie. Bo jak wyciągnę broń, to będzie automatycznie wyrzuci tą pochodnię. To ewentualnie możemy użyć jakiegoś zwoju światła. Tutaj czekajcie, kula ognia. Światło. Tak jest, piąteczka. O! No, i teraz możemy iść w ten sposób. Właśnie to mi się podoba w tej grze, że to nawet takie coś jak... Takie zaklęcie jest jak światło, nie? Niby to nie jest jakoś bardzo przydatne, ale jednak się przydaje, no, przydaje się. Ja zawsze się bałem tych rur, wiecie? Jak byłem mały, to zawsze się bałem tych rur. O, trolle oczywiście. Jak wiecie, w Gothicu dwójce te pełzacze już są o wiele mocniejsze, bo tam są, bo potem są te świątynne pełzacze, chociaż w jedynce też są. Tylko, że w świątyni śniącego. No kuźwa. Oczywiście ciemny troll.
Na tej mapce, na tej samicy mi wskoczył klip pod koniec. To było fajne. Ale one się drą. Tamten pełzarz spieprzył, ale dobra, to się nie przejmujmy tym. Chodźmy dalej. Niczym się nie przejmujemy. Idziemy dalej. Oj, poczekajcie, bo tam się jakiś strażnik odpalił chyba. No. Będzie traf. Bezi, no. Co jest? Bezi. No proszę cię. Na litość śniącego, no weź. Proszę cię, no co ty robisz, no. Dobra. Okej. Tu jest troszkę ciemno, ale spokojnie, przeżyjemy to. Mamy światełko w tunelu. Ogólna taktyka z pełzaczami jest taka, że jak one was próbują zaatakować, wy odskakujecie i jednocześnie wtedy je atakuje. Znaczy nawet nie musicie odskakiwać. Jeżeli stoicie bardzo blisko, to wystarczy, że po prostu... Patrzcie. No teraz się nie udało wam tego pokazać, że jak one atakują, w ogóle fajnie to wygląda, patrzcie. Zajebiście to wygląda, patrzcie, tak światło, ten pełzacz, tak tam na niego światło bije, nawet sobie zaję teraz print screena po prostu aż. Bo bardzo fajnie to wygląda. Bardzo fajnie to wygląda. Takie mroczne, ponure miejsce. No bezi. Bezi. Bezi, no proszę cię. Udało się. Gothic jest bardzo łatwą grą i praktycznie każdy może grać w Gothica, także jeżeli ktoś z was nie grał, a ogląda moje gameplaye, moje let's playe, to polecam samemu zagrać, bo Gothic naprawdę nie jest trudną grą. To znaczy, no załóżmy, że osoba, która nigdy nie grała w Gothica i nawet nie oglądała żadnych poradników, ani w ogóle żadnych gameplay, nie wie czym jest ta gra, o czym jest ta gra, no to na początku może mieć tam lekkie problemy, żeby się odnaleźć, ale potem myślę, że powinno sobie dać radę. Dobra, idziemy do matki pełzaczy, oczywiście. Hop, hop, hop. I lecimy, tu nie możemy zaskakać, bo są zbyt wąskie korytarze. Światełko się świeci. Okej, albo mi się wydaje, nie, wydaje mi się. Myślałem, że po prostu tych pełzaczy jest tam więcej niż podstawce. A chyba nie, chyba to tylko takie złudzenie. W ogóle śmieszy mnie to, że ta matka pełzaczy jest takim jakby bossem, nie? A patrzcie, ona nam nic nie robi, patrzcie, możemy po prostu sobie bić. Ojej. Patrzcie, to jest najtrudniejszy boss w Gothicu jedynce. Patrzcie, jedynie ohydnie wygląda, ale jest bardzo słaba. Tylko po prostu ją siekamy w ten sposób. O kuźwa. Ej, poczekajcie, bo jeszcze Bezi zginie, nie? Ja tak mówię, że to taki prosty boss jest i w ogóle. A Bezi teraz może zginąć. To byłby wstyd. To byłby po prostu wstyd, żebym zginął od matki. To już zaczę. Po prostu. Ej, siła plus jeden, dziwne. Aha, bo bossowie. Dobra, pokonałem bossa. Czyli jak pokonasz bossa w Gothic edycji rozszerzona, to dostajesz siłę, tak? Okej, okay. No dobra. Pozbierajmy sobie teraz te jajka, jak od kur, tak jest, tylko że troszkę większe. Jaja pełzacze to są takie jaja jak od kur, tylko że trochę większe, pamiętajcie o tym. No, i to tyle, i więcej nic tu nie potrzebujemy. Możemy sobie stąd iść. Okej, okay. I będę kończył odcinek na tym, tak mi się wydaje. W tej kopalni już chyba nie ma żadnych questów, chyba że są, a ja pominąłem jakiegoś questa. Jeżeli tak, napiszcie mi w komentarzu, to oczywiście się cofnę. I cóż, dobra, tu troszkę ciemno, ale już mi się nie chce palić pochodnie, po prostu na czuja. Mam nadzieję, że dojdziemy. Zakończę odcinek, jak tylko wyjdziemy, to jest tego szybu. Kuźwa, jak tutaj ciemno.
Mroczno i ponuro, mroczno i ponuro, ciemno. Rury straszne jak... Nie wiem, trochę mi się też kojarzy Harry Potter. Tak, te rury były... Co był ten... Bazyliszek? Tak, dobrze mówię? O nie, chyba pobłądziłem. Czekajcie, pobłądziłem. Muszę jednak zapalić jakąś pochodnię. Znaczy nie, byłem blisko, tylko że się zgubiłem w ciemności. Zgubiony w ciemności. Może taki będzie tytuł tego odcinka. Okej. Okay. Panie Ashgan. Witaj. Witaj. Aha, okej. Okay. Zbój! Znalazłem gniazdo pełzaczy. Wspaniale! Wróć do obozu i wypełnij rozkaz do końca. Kor Kalon na pewno się niecierpliwi. No, niech śniący zbudzi się ku... Tak, przepuść okay. mnie! Igor, nawitaj, bo powiem to samo. Zbudź się! Znalazłem gniazdo królowej. Dziękuję ci w imieniu całego bractwa. Nie ma oby zans. Śniący nigdy nie odwrócił od ciebie swego przychylnego spojrzenia. No niestety odwróci, to będzie smutne. Niech nadejdzie przebudzenie. I to będzie takie kontrowersyjne. Właściwie chciałem zrobić taki wywód, ale to dopiero po Gotiku 1. Co sądzę na temat zakończenia właśnie Gotika 1? I co sądzę na temat... zrobię takie porównanie. Bezi kontra śniący. Nie wiem, czy będzie coś ciekawego, czy nie. To sami ocenicie. Okej, okay, dobra. I tyle. To tyle w tym odcinku. Dziękuję wam. Zostawmy sobie tutaj tam pochodnie. No i... Znaczy nie. W sumie możemy zrobić coś takiego. Okej, okay. I to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Ewentualnie łapkę w dół. Zasubskrybujcie mnie, jeżeli chcecie. To od was zależy. To tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. Mówił dla was Barbraken.